Normalny człowiek pragnie być szczęśliwy. Każdy normalny człowiek, każdy zdrowy psychicznie człowiek pragnie być szczęśliwy, osiągnąć coś takiego jak szczęście. Każdy zdrowy psychicznie człowiek pragnie również uszczęśliwić drugą osobę. I na tym może polegać całe nieszczęście, ponieważ jedna osoba pragnie uszczęśliwić drugą za wszelką cenę, nawet za cenę swojego szczęścia. I bardzo się często się zdarza, że jeżeli kochamy drugą osobę, to jesteśmy gotowi wszystko zrobić, żeby ją uszczęśliwić. A my przecież dobrze wiemy, co mamy zrobić. Uszczęśliwić. Tylko nieszczęście polega na tym, że dla każdego człowieka szczęście znaczy coś innego. Nie ma takiego samego wyobrażenia o szczęściu. Wyobrażenie o szczęściu jest podobnie jak linie papilarne. Jest inne u każdej osoby. U każdej osoby jest inne. Można by rozpoznawać ludzi po ich wyobrażeniu szczęścia. Każdy ma zupełnie inne. Natomiast my jesteśmy przekonani, że my wiemy, co dla drugiej osoby jest dobre, co dla drugiej osoby byłoby szczęściem. I my bardzo często na siłę chcemy tę drugą, ukochaną, co gorsza, ukochaną osobę uszczęśliwić. Kochani, nie jest to możliwe. Nie jest możliwe kogoś uszczęśliwić. Chyba że siebie samego. Ale to też, jeżeli dla ciebie szczęściem jest uszczęśliwić drugą osobę, to może być to troszkę skomplikowane, ponieważ jak spotkasz kogoś, kto chce ciebie uszczęśliwić, a ty jego, może ci się zamienić rolami.